Co my tu mamy? O, a to jakieś... O, tylko 18. Seks bar. Taniec na róże. Dobra, może tutaj nie wchodzimy. Przyjdę tutaj później. Wow, tutaj swat już jest. Zobaczcie, swat. Brutalność policji, brutalność policji. Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Szybki Banan i witam was na serwerze minecraftowo.pl na nowym trybie, którym jest właśnie GTA. Tak jest, o tym wam nie wspominałem, ale w dniu dzisiejszym generalnie kończę ten tryb. Co prawda nie zrobiłem jeszcze wszystkiego, co bym chciał, ale na pewno w trakcie gry już będzie ten tryb bardziej uzupełniany. Na pewno dodam tutaj więcej rzeczy, nawet lepsze teksturki. Teraz jesteśmy na teksturpaku, więc troszeczkę inaczej to wygląda, ale każdemu z was ten teksturpak się zainstaluje zaraz jak wyjdziecie na serwer, więc spokojnie, bez obawy, każdy będzie też go miał. Się wyleczę chwilę. Dobra, i zaprezentuję wam. To jest moment, gdzie się zaczyna grę. Tutaj widzieliście, był spam, właśnie tu. I tu się zaczyna grę, w tym pokoju każdy zaczyna grę. Tutaj mamy bank, tutaj możesz ukryć swoje skarby i dobytek. W tym banku nic nie zginie, GTA Bank o to się zatroszczy. Tak jest, to jest bank, w którym możecie wszystko sobie ukryć. Lecimy dalej szybciutko. To będzie taka szybka, bardzo krótka prezentacja. Akcesoria, tutaj możecie sobie kupić różne akcesoria. Granaty, flashbangi, kij do baseballa, granat odłamkowy. Pokażę wam granat odłamkowy na przykład, na szybko. Bierzemy do ręki granat, rzucacie nim daleko. On zaraz wybuchnie. Rozprysnął się na kawałki i one zaraz się zdetonują. Tak jest, to był granat odłamkowy, jeden z silniejszych, bardzo, bardzo duże obrażenia dodaje. To jest jeszcze pomieszczenie do remontu, tutaj pewnie coś się pojawi. Tutaj mamy warpy, to wam na samym końcu pokażę. Wystarczy kliknąć jakikolwiek z tych przycisków i od razu teleportujemy się na mapę gry. Będzie to mapa z GTA. Tutaj można też wpisać ręcznie taką komendę, RTP teleport GTA. GTA trzeba napisać z caps locka, bo inaczej wam nie zadziała. To tak na przyszłość. Ok, biegniemy dalej. Informacje i VIP. Tutaj są informacje o grze i troszeczkę o prawach VIP-a. Na przycisku Q przeładowujemy, bo oni teraz są beta testy, więc jeszcze jakieś rzeczy będą się zmieniać. Jeśli zabijecie jakiegoś gracza, to was będzie policja gonić. Dobra, biegnę dalej. Tu jest kasyno, tutaj możecie hazard uprawiać, tak jest. Wystarczy, że macie 30 dolarów i klikniecie lewym przyciskiem właśnie w ten blok. Klikam. I zaczęło się, tak jest. Mamy tutaj maszynę losującą i... Kurde, jeszcze myślałem, że wygram, ale nie udało się. Musimy mieć pod rząd 3 razy takie same bloki. Wszystko jedno w której linijce, nie muszą być środkowe. Może być w pierwszej, drugiej albo trzeciej. A tutaj mamy punkty, które... Znaczy punkty. Tutaj za takie kombinacje dostajecie tyle kasy. Gra kosztuje 30 dolarów. Jak traficie 3 TNT, to macie 1000 dolarów. 3 diaksowe bloki 500. Tutaj 250 za złote. No i za żelazne, ironowe 100 dolarów. Ok, biegniemy dalej. Tutaj jest enchant, można sobie zenchantować swoje rzeczy. Restauracja, tutaj możecie troszeczkę żarcia ponakupywać. No i tutaj jest sklep z bronią, czyli coś, co na pewno was najbardziej ciekawi. A tych broni stworzyłem mnóstwo. Zobaczcie sami, to są pistolety. Mamy 4 rodzaje pistoletów. Pistolety mają żółty kolor. Nie musicie ich kupywać, będziecie mogli je znaleźć w skrzynkach. Są 4 pistolety. Pistolet, rewolwer, Beretta, Desert Eagle i naboje do pistoletu, które są dość tanie, 2 dolary jeden nabój, klikacie prawym i zobaczcie, dostajecie naboje do pistoletu, tak to wygląda. No i możecie sobie jakiś dowolny pistolet wziąć, ja sobie powiedzmy kupię Desert Eagle, włączę tylko głos, żebyśmy to trochę słyszeli. Bum, 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 bum. Tak jest, i przeładowanie, mamy Desert Eagle, akurat strzelacie lewym i prawym przyciskiem myszy. Jak strzelicie kilka strzałów, to możecie nacisnąć Q, a wtedy wasza broń się przeładuje. A. Teraz nie mam amunicji, muszę kupić trochę. Ojej. Teraz broń do ręki daję. Naciskam Q. I proszę. Reload. I macie przeładowaną broń. Zobaczcie sami, jak klikam Q, to się pisze taka malutka literka R. Widzicie? Malutkie R. I wtedy jest właśnie reload, czyli przeładowywanie. Ok, to były pistolety. Tutaj mamy shotguny. Mamy dwururkę, śrutówkę, shotguna półautomatycznego i strzelbę bojową. Strzelba bojowa jest niezwykle świetna. Jest najdroższa, ale jest naprawdę kozak. Dobra, szybko wam pokażę. Tak, tak, to jest właśnie to, co robi ta strzelba bojowa. Ale ona ma jeszcze jedno zastosowanie. Kupię 10 strzałów i wam pokażę na dworze.
Zobaczcie, tylko przeładuję sobie. Ona bardzo szybko się przeładowuje, najszybciej z wszystkich shotgunów. Inne bardzo wolno się ładują, ale shotgun jest bardzo dobrą bronią z bliska. Zobaczcie, co się stanie, jeśli będziecie strzelać tą strzelbą w ziemię. Skakujecie i bum. Zobaczcie, możecie wybić się, tak naprawdę mógłbym nawet na ten dach skoczyć dzięki tej strzelbie, tylko naboi nie mam. Ale okej, o to chodziło, żeby wam tylko zaprezentować tę broń. Lecimy dalej. Tutaj mamy szybko cztery rodzaje karabinów. Mamy zwykły karabin AK-47, UPM-45, UMP, przepraszam, M4A1, CSA pewnie wam znany, no i naboje do karabinu. No i ostatnie cztery bronie to są snajperki, karabin snajperski, SV-98, Dragonov i Beretta 50 cali, no i naboje do snajperki. Snajperka jest bardzo efektywna, jeśli strzelamy komuś w głowę. Ktoś mnie na TS-ie przeniósł, ale nieważne. I biegniemy szybko jeszcze na mapę. Pokażę wam, jak mapa wygląda. Klikacie sobie tutaj w jakikolwiek przycisk i zostaniecie teleportowani na mapę. Na tej mapie już można się bić i tak dalej. Jutro powinny być otwarte beta testy tego serwera. Zobaczcie, to jest mapa z GTA. Ja sobie włączę game moda, żeby przelecieć troszeczkę. Speed 3. Przelecę troszeczkę tą mapę z góry i wam pokażę, jak to wygląda. No mapa jest po prostu świetna, jest naprawdę klimat GTA. Jest dużo, dużo ciekawych miejsc. I będziemy się tutaj zabijać. O, zobaczcie, w tym miejscu zaczyna się normalna gra, prawdziwa gra GTA San Andreas, jeśli ktoś grał. Ale zobaczcie tutaj, jest jakaś skrzyneczka i wam pokażę coś, bo to w sumie też jest ważne. Otwieram skrzyneczkę, zobaczcie, znalazłem naboje, biorę sobie naboje. I od razu mam informację, znalazł się $1 w skrzyni i od razu dostajemy pieniążki przy otwieraniu skrzyni. Tych skrzyni jest pełno, one się respią ponad minutę, chyba trzeba czekać średnio i wtedy się wypełnia. Tu kolejna skrzynka, otwieramy, o, $7 znaleźliśmy. Akurat skrzynka pusta, ale $7 znaleźliśmy i możemy szukać tych skrzynek, bo ich jest pełno. Zrobiliśmy ich na razie 150, ale może damy ich jeszcze więcej. O, chyba z tego co pamiętam na moście była jakaś, ale to nie wiem, moc widzę, bo tu nic nie ma. Ale tych skrzynek jest naprawdę pełno. O, tutaj jakoś na dachu leży. Sami wiecie. O, same naboje póki co znajduję. Ale możecie w skrzynkach też broń znaleźć. O, zobaczcie, tutaj jakiś Ahmed. Jakiś Osama. Co my tu mamy? O, a to jakiś. O, tylko 18. Sex bar. Taniec na róże. Dobra, może tutaj nie wchodzimy. Przyjdę tutaj później. Dobra, lecimy dalej. Skrzyneczki. Dobra, nie szukam tych skrzynek, nie ma sensu. Na pewno znajdziecie w nich mnóstwo broni, znajdziecie wszystkie bronie, które są dostępne w sklepie, a nawet jeszcze więcej jeszcze. Minigana można znaleźć tutaj, z tego co pamiętam też jest skrzyneczka. O, jest. O, znaleźliśmy sobie pistolet. No słaba broń, ale zawsze jest już jakaś pierwsza broń, prawda? I zobaczcie, mogę klikać. Prawym przyciskiem się strzela. No i tyle. No dobra, to jest chyba na chwilę obecną wszystko. W sumie pokazałbym wam jeszcze jedną rzecz. Może szybko kogoś poproszę na tym spiku, żeby wszedł na serwer. Dobra, napisałem do kolegi na TeamSpeaku. Mam nadzieję, że teraz się pojawi tutaj. To wam szybko zaprezentuję jeszcze jeden malutki bajer. Który się pojawi. O, właśnie wszedł, Procox. TPO, Procox, szybki. Okej, ja mam ten pistolecik. Zobacz, pokażę wam, co się stanie, jeśli zabijecie jakiegoś gracza. Zobaczcie, jest Procox. Ja go zabijam. Zostanie kilka strzałów ode mnie. Nie podchodź, zaraz zginiesz. Pistolet jest słabą bronią, niestety. O, zginął. I zobaczcie, kto się pojawił. Pojawi się policja, się pojawiła. Nie goni mnie, bo mam game moda. Wyłączę sobie game moda i zobaczcie, policja już zaraz mnie zacznie gonić. Już mnie goni, bo zabiłem jakiegoś gracza. I mam jedną gwiazdkę na górze, jak widzicie. To jest są poszukiwania. I teraz mnie goni ta policja. Muszę przed nią uciec. Jeśli ucieknę i przez 30 sekund nie będę jej atakował. Wow, tutaj SWAT już jest. Zobaczcie, SWAT. Brutalność policji, brutalność policji. Tak, jeszcze snajperzy są. Naprawdę super sprawa. Ja też zaatakuję może policjanta. O, już mam 3 gwiazdki. Wow, kolejny spad. Ja to jeszcze będę przekonfigurowywał i pojawią się troszeczkę inne profesje. Desert Eagle. I na pewno będą właśnie gonili nas różne służby. Będzie jeszcze snajperzy będą, będzie SWAT, będzie na pewno policja. Okej, zginąłem, bo SWAT jest najsilniejszy, nie miałem uzbrojenia. Ale tak to będzie wyglądać, tak będzie działał ten tryb. Za zabijanie tej policji też można zarabiać pieniądze, chociaż policję nie warto zabijać, bo są bardzo trudni. No i chyba tyle, no. To jest taki krótki instruktażowy może filmik.
Na pewno nagram więcej, kiedy już będą gracze na serwerze, będzie wtedy znacznie ciekawiej. Ten serwer pojawi się na Minecraftowo w sobotę. Jeszcze szybko spojrzę w kalendarz. Tak, 12 października, czyli w dniu jutrzejszym. Myślę, że tak po południu już ten tryb powinien być aktywny. Tak więc zapraszam Was na niego i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się, pozdrówka!